Witam serdecznie we vlogu na temat, którego, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że będę kiedykolwiek poruszał, bo nie spodziewałem się, że ten temat po prostu zaistnieje. Pan Stonoga trafił za kratki. Stało się. I teraz takie moje zdziwienie nie wynika oczywiście z faktu, że nie zdawałem sobie sprawy, jakie zarzuty ciążą na panu Stonodze, o tym, że on ma prawomocny wyrok, że wystawiano za nim nawet nakazy aresztowania, tylko nie spodziewałem się, że kiedykolwiek do tego aresztowania dojdzie, bo zawsze jakimś cudem wcześniej, gdy media podawały, o, pan Stonoga trafił za kratki, ten wystawił nakaz, tamten wystawił nakaz, to jakoś magicznie działo się tak, że pan Stonoga coś tam robił, nie wiem, wyjeżdżał za granicę i nigdy aresztowany nie był. Prowadził bardzo poważne życie publiczne, niby wszyscy wiedzieli, gdzie on jest, a jakoś nigdy służbom nie udało się zrobić tego, czego zgodnie z nakazem aresztowania powinny, czyli pana Stonogę zatrzymać, doprowadzić do policyjnej izby zatrzymań, a potem doprowadzić go do zakładu karnego, w którym to miał odbywać karę. Także nawet bym powiedział, że wyglądało to trochę tak, jakby pan Stonoga ośmieszał wymiar sprawiedliwości, bo tutaj mówiono w mediach, w telewizji, proszę bardzo, pan Stonoga dostał nakaz stawienia się, pan Stonoga mówił, a sorry, nie, w związku z tym wystawiano nakaz zatrzymania, no to pan Stonoga sobie gdzieś tam wyjeżdżał i jeszcze tak ordynarnie kręcił vlog na zasadzie takiej, proszę bardzo, tu jestem, cieszę się wolnością i co wy mi możecie zrobić? Zupełnie tak jak taki młody biznesmen, tam on chyba, kiedyś mówiono o nim pełne nazwisko, a teraz tylko K, czyli tam jakieś środki chyba wybielające zębów robił i też tak się naśmiewał z policji, która usiłowała go zatrzymać, że bardzo prosiłbym inne zdjęcie podawać, bo na tym niekorzystnie wyszedłem i tak dalej. Oczywiście tych dwóch postaci nie w żaden sposób nie próbuję porównywać. Ten K, który tam oszukiwał na tych wybielaniach i wielu innych rzeczach, no postać jednoznacznie negatywna. Natomiast co do pana Stonogi właśnie już bym był bardzo, bardzo ostrożny, żeby uznawać pana Stonogę za postać negatywną. I właśnie tutaj bardzo ważne będzie, żebym się wam do czegoś przyznał. Ja się staram w swoich vlogach być jak najbardziej obiektywnym. To znaczy staram się, żeby moje prywatne odczucia, prywatne emocje nie wpływały na to, jak oceniam pewne fakty i jak oceniam faktografię, a już na pewno na to, żebym rzetelnie przedstawił fakty. To znaczy, w przeciwieństwie do niektórych mediów i to nie tylko komercyjnych, ale również publicznych, na przykład nie robił materiałów pod tezę, nie pomijał faktów, które są dla tej tezy niekorzystne i tak dalej, żeby starał się to obiektywnie pokazać tak jak jest. Oczywiście jestem tylko i wyłącznie człowiekiem, w związku z tym idealny nie jestem i zawsze gdzieś tam pewnie te moje emocje jakoś będą miały wpływ, niemniej jednak zachowując zasady staranności, zachowując zasady obiektywizmu, mam nadzieję, że jakoś mi się to udaje. Tym razem może się to udać mi troszeczkę mniej, ze względu na to, że do pana Stonogi mam bardzo silne emocje. Ja oczywiście nie stricte medialne, stricte na podstawie tego, co pan Stonoga robił, ani pan Stonoga nie zrobił mi prywatnie żadnej przysługi, ani mnie prywatnie nie skrzywdził, żeby nie było wątpliwości. Natomiast do tej postaci medialnej, jaką jest pan Stonoga, mam stosunek mieszany, tak bym to powiedział. Za wiele rzeczy pana Stonogę niesamowicie szanuję. Między innymi szanuję go za wytrwałość, za to, że mimo ewidentnych takich, bym powiedział, przeciwności, jakie na jego drodze stanęły, facet się nie poddał, facet cały czas szedł do celu i starał się ten swój cel osiągnąć. Czy ten jego cel był słuszny, czy niesłuszny, to nim nie oceniać. Natomiast wytrwałość trzeba docenić, zwłaszcza, że spotkało go bardzo wiele poważnych tragedii w życiu, tamta sprawa z matką i tak dalej, prawda? Szanuję też pana Stonogę za to, że miał odwagę, przepraszam za wyrażenie, podskoczyć wielu silnym osobom i powiedzieć w wielu przypadkach, jak jest, prawda? No, oczywiście nie popieram wulgarnego języka, którym pan Stonoga się posługiwał, niemniej jednak rozumiem, że w pewnym momencie, gdy grają niesamowite emocje, no to może ten wulgarny język niestety jest trochę mniej niedopuszczalny, tak to ładnie powiedzmy, chociaż u pana Stonogi był wybitnie wulgarny.
I też trochę rozumiem, że no, jak widzimy przed sobą całą masę gnojówki, to nie ma sensu mówić na okrątkę, że to jest taka woda trochę bardziej brutalna, brunatna, w której coś tam pływa i tak dalej. Trzeba to nazwać po prostu gnojówką i tyle, nie? Także za to pana Stonogę szanuję. Natomiast też wiele rzeczy u pana Stonogi mi się nie podoba. Między innymi nie podoba mi się takie trochę... To, że pan Stonoga na przykład bardzo często zapowiadał, że pokaże jakieś dowody, a potem tych dowodów nie pokazywał, albo pokazywał coś, co w szumnych zapowiedziach pana Stonogi było dowodem, a jak się człowiek temu przyjrzał, to żadnym dowodem nie było. No bo ciężko uznać na przykład za dowód pomówienia chłopaka, który potem się okazało, że miał jakieś tam chyba problemy psychiatryczne, tego typu rzeczy i zdaje się potem w wyniku tego nagrania u pana Stonogi znowu próbował skakać z bloku, jakieś takie typu rzeczy, tego dokładnie nie wiem, natomiast wiadomo w tym konkretnym przypadku, natomiast wiadomo o co chodzi w ogóle, tak? Ile to razy pan Stonoga zapowiadał, że pokaże jakieś szokujące informacje, szokujące newsy, szokujące kwity, a potem jak się człowiek temu przyjrzał, to zawsze było takie trochę pff, nie? To właśnie to było niefajne. Kolejna rzecz, która mi się nie podobała u pana Stonogi, czy nie podoba, no bo mam nadzieję, że pan Stonoga wyjdzie i cały czas będzie kontynuował swoją misję, bo jakby nie było patrzenie politykom na ręce, obnażanie ich kłamstw i mówienie, że gnojówka jest gnojówką. Jest to bardzo ważna misja i dlatego ja za tą część pana Stonogę szanuję. Mogę nie szanować za formę, natomiast, że ktoś im patrzy na ręce, to bardzo fajnie, prawda? Także no, sądzę, że on wyjdzie i się nie poda. No, przede wszystkim, najważniejsze, za co pana Stonogę szanuję, to za działalność charytatywną. Ten facet wielu osobom bardzo poważnie pomógł. I to pomógł naprawdę. A nie tak jak to po niektóre gwiazdeczki, które na przykład angażowały się rzekomo w działalność charytatywną, akurat jak im się na przykład grunt pod nogami palił i tutaj się do nich ktoś przyczepiał za to, że możliwe, że są bardzo źli i dzieci do bardzo złych rzeczy namawiają, to akurat od razu charytatywne, żeby to przyćmić. Albo na przykład brali w udział niby w akcjach charytatywnych, ale naprawdę to była reklama jakiejś tam, nie wiem, sieci komórkowym czy czegoś i za to jeszcze sobie zarobili. To jest zupełnie co innego. Pan Stonoga realnie wielu osobom pomagał, rozliczał się z tego i za to jest wielki, wielki szacunek. Za to do pana Stonogę jeszcze mi się nie podobało, to z jakich powodów atakował PiS. I teraz, żeby nie było wątpliwości, nie mam żadnych problemów z tym, że pan Stonoga atakował PiS. Nawet mi się podoba, że pan Stonoga atakował PiS, ponieważ PiS jest partią rządzącą i ze względu na to, że jest partią rządzącą, trzeba ewidentnie patrzeć jej na ręce. I za każdym razem, gdy partia rządząca zrobi coś źle, to trzeba o tym bardzo głośno powiedzieć. I mi się podoba, że pan Stonoga to robił, ba! Ja sam to robię, tak? Tylko w sposób dużo bardziej zrównoważony, kulturalny i staram się bardziej operować na faktach, a mniej na emocjach. Ale ci, którzy oglądają mój vlog, to na przykład wiedzą, że był taki vlog i to nawet taki dość emocjonalny w moim wydaniu, jak to PiS nagle sobie wymyślił, że będzie zabierał składki emerytalne tym ludziom, którzy przepracowali mniej niż 10 lat składkowych. Podkreślam, mniej niż 10 lat składkowych, bo ktoś mógł na przykład pracować całe życie, tylko większość na śmieciówce, a potem tylko 9 lat na etacie. Liczył się z tym, że będzie miał maleńko emeryturę, ale jednak z głodu nie zdechnie, nie? A tu PiS Bach sobie miał projekt, że jak pracowałeś mniej niż 10 lat na składkowce, czyli między innymi na etacie, to ci to zabierzemy. No wiecie, tu nikt nie chce jakiejś dotacji czy czegoś, jak wychodzi emerytura 300 zł, no to trudno. Będziemy wpierdzielać skórki od ziemniorów i leczyć się pajęczyną zagniecioną z chlebem, nie? Natomiast tu chodzi o to, że nawet te 300 zł chcą zabrać i te przysłowiowe 300 zł, także ja tu, no mi się to nie podoba i jak mi się nie podoba, co PiS robi, to mówię głośno, co mi się nie podoba, że PiS robi. To też mi się podoba, że pan Stonoga mówi, co mu się w PiSie nie podoba. Natomiast, no nie podobają mi się powody, bo o ile ja mówię, że PiS robi źle w tym momencie, w którym
w którym uważam, że robi źle. Natomiast pan Stonoga się przyznał, że on atakuje PiS ze względu na prywatną zemstę. Sam pan Stonoga powiedział, że kiedyś był skłonny współpracować z PiS-em, że nawet mieli deala, na mocy którego pan Stonoga miał zostać ułaskawiony przez prezydenta Dudę, gdy ten zostanie prezydentem Dudą, bo to było wtedy, gdy był jeszcze kandydatem Dudą. No i że rzekomo został przez PiS oszukany i w związku z tym prywatna zemsta, napierdzielamy w ten PiS, nie? No i właśnie, o ile to, co robił, okej, o tyle forma, no prywatna zemsta, wiecie, to jest taka po prostu wykorzystywanie popularności widzów do prywatnej zemsty. To mi się nie podoba. I teraz ktoś mi może powiedzieć, Krzyśku, nigdy nie byłeś w takiej sytuacji, w związku z tym nie wiesz, jak to jest. No, w takiej sytuacji, żebym robił deala, czy twierdził, że zrobiłem deala z kimś na poziomie doradcy, czy tam współpracownika prezydenta, to nie, tego takiego nie było. Natomiast też zostałem skrzywdzony i oszukany przez partie polityczne. Tam pewien wysoko postawiony poseł pewnej formacji politycznej udawał, że chce mnie wspomóc w pewnym projekcie, którego wam nie ogłosiłem, który według mnie był, jest do dzisiaj, bo cały czas próbuję go robić, bardzo istotny społecznie i mógłby przynieść poważne korzyści po prostu Polsce, tak? I on udawał, że chce mi pomóc, że to jest fajne, nawet żeśmy sobie rozpisali plan wspólnego działania i tak dalej, a potem dzwoni do mnie dyrektor jego biura poselskiego i nagabuje mnie o to, żebym ja nagabywał was, moich widzów, żeby tamtemu pieniądze dawali, czy tam na jego fundację wpłacali, nie? No, to ja mówię, że nie, no nie chcę nagabywać widzów o pieniądze dla ciebie, bo ty jesteś posłem, masz pieniądze, nie? No i nagle ten projekt, który był taki, jego zdaniem, również bardzo ważny, pomocny społecznie i tak dalej, przestał być ważny, a facet przestał odbierać telefony, nie? Czy ja siedzę, czy ja w ogóle mówię nazwisko tego posła, czy ja siedzę i napierdzielam w tą formację polityczną? Nie, nie robię tego, prawda? Ba, przecież zostałem wprost oszukany przez pewną inną formację polityczną i też nie siedzę, nie napierdzielam w tą formację, między innymi ze względu na to, że może uważam, że te formacje generalnie chcą zrobić dobrze, tylko może z jakichś innych powodów coś tam wyszło, po prostu nie mieszam sfery prywatnej do sfery swojej działalności, no takiej, nazwijmy to, vlogowej, prawda? I to, że ja tam prywatnie jakiemuś posłowi ręki nie podam, bo uważam, że jest złodziejem, albo z pewną formacją nie chcę mieć za dużo wspólnego, bo raz mnie oszukali, więc pewnie oszukają mnie dalej, to jest moja prywatna sprawa. Natomiast w stosunku do nich publicznie cały czas zachowuję pełen obiektywizm. Jeśli robią coś dobrze, to robią dobrze. Ja mówię, że robią dobrze i się nawet bardzo cieszę, że robią dobrze, bo to jest dobrze dla Polski. Natomiast gdy robią źle, no to mówię, że jest źle. Ale też nie pieję do nich nienawiścią, tylko dlatego, że jeden poseł z drugim mnie oszukał. No, też mam z tyłu głowy taką informację, czy takie przekonanie, że generalnie politycy często oszukują. W związku z tym, jakby tak się zadać z dowolną formacją, to pewnie też by człowiek został oszukany. Ja także tu chciałbym, żebyście zrozumieli to, tak jest, jak w sprawie jest coś takiego jak kauza, czyli powód, tak? Jest zupełnie co inne, powiedzmy kradzież, tak? Ktoś ukradnie. No i kradzież jest kradzieżą, zawsze. Natomiast zupełnie inaczej należy ocenić człowieka, który kradnie, bo jest pazerny, chce się nakapać, chce mieć jak najwięcej pieniędzy, a mu się nie chce pracować. A zupełnie inaczej należy ocenić kobietę, która ukradła trochę jedzenia, bo jej dzieci były głodne, nie? Prawda? Tak mi się wydaje. I tak samo mi się wydaje, że zupełnie inaczej należy ocenić na przykład to, że ktoś atakuje pewną partię polityczną, bo ta partia robi źle, a kogoś, kto atakuje pewną partię polityczną, bo ta partia go oszukała. Prywatne pobudki. Tak mi się wydaje. Także tutaj mam nadzieję, że się wyraziłem bardzo jasno, zajęło mi to 13 minut. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i że wam się to bardzo dobrze słuchało. I tyle. No a teraz przejdziemy do faktografii. Słuchajcie, no pan Stonoga został aresztowany. Według pana mecenasa Krzysztofa Kidaj-Grockiego, który mówi, że jest pełnomocnikiem pana Stonogi, z ostrożności mówię, że mówi, ponieważ nie widziałem pełnomocnictwa, no ale zakładam, że adwokat, który się podaje za pełnomocnika, no nie jest szaleńcem i nie robi tego bez pełnomocnic, prawda? Ten pan mecenas też przekazał, że pan Stonoga zgadza się, by podawać jego pełne imię i nazwisko oraz wykorzystywać wizerunek.
szapoba dla pana Stonogi, że nie jest tchórzem, nie każe mówić do siebie pan S, tak jak, nie wiem, jakieś pan W, D, K, Z i B, nie? Inne tego typu rzeczy, to narobili wielkich, brzydkich rzeczy, a teraz chcą, żeby im twarz zamazywać, bo ich wizerunek na tym ucierpi. Też mi się wydaje, że to, jak zobaczycie dalej, to akurat aresztowanie pana Stonogi, to tak taką dość dziwną sprawę go aresztowali. Także wielki szacunek, że mogę mówić o panu Stonodze, pan Stonoga. Do zatrzymania doszło w nocy z soboty na niedzielę, około 3 rano w domu pana Stonogi. Przez 24 godziny pan Stonoga był przetrzymywany w policyjnej izbie zatrzymań, natomiast w poniedziałek rano został przewieziony do więzienia na warszawskiej Białołęce. Do odsiedzenia pan Stonoga ma niecały rok. I tutaj się zaczyna robić szum informacyjny, gdyż niektóre media informują, że ten niecały rok wynika z tego, że panu Stonodze zaliczono na poczet kary te dni, które chodził w tej tak zwanej bransoletce, czyli miał dozór elektroniczny, chociaż tą bransoletkę zdaje się, że miał na nodze. Natomiast inne media mówią, że ten niecały rok wynika z tego, że pan Stonoga wcześniej już był zatrzymany i że mu to odliczono. Nieważne, ważne, że niecały rok, a ten szum informacyjny zawsze mówi o tym, że ktoś nie do końca sprawdził źródła, a może ze względu na jedno i drugie. Nieważne, to akurat nie jest tak istotne jak to, gdzie przy tej biednej Polce z Egiptu, która wyskoczyła z pierwszego piętra prawdopodobnie dlatego, że chciała uciekać, to robiono z niej samobójczynię, która uciekła z trzeciego piętra. Tam to było istotne. Tutaj to nie jest istotne. Sam pan Stonoga, i tutaj zaczyna się robić bardzo ciekawie, zdaje się, że wiedział, co go czeka. I jakby się z tym godził i jakby się do tego przygotowywał, ponieważ w piątek, zobaczcie, aresztowanie było w nocy z soboty na niedzielę, natomiast w piątek pan Stonoga opublikował na Facebooku film, który miał około pół godziny i nadal ma, na szczęście jeszcze nie usunięto, ma około pół godziny i jest taki pożegnalny. On się zaczyna od słów: tajemnicą Poliszynela jest, że niedługo trafię do więzienia. Dla tych, którzy nie wiedzą, tajemnica Poliszynela to jest taka tajemnica, co niby jest tajemnicą, a wszyscy to wiedzą. Tak jak mawiał pan Rysiek Petru, pani redaktor, wszyscy wszystko wiedzą. No i rzeczywiście, ja to potwierdzam, nawet do mnie dochodziły słuchy, tak już od około półtora tygodnia, że pan Stonoga zostanie wreszcie aresztowany. Tylko ja to nie chcę powiedzieć, że olewałem, tylko nie robiłem na ten temat vloga, bo ile to już razy byliśmy informowani, że pan Stonoga trafi do więzienia? I ile razy można o tym mówić, a potem mówić, że jednak nie trafił? No to tym razem trafił. Także potwierdzam, że rzeczywiście były słuchy, że pan Stonoga trafi do więzienia, ale dlaczego mówię, że się na to godził? No bo on nie uciekł z kraju, prawda? Tylko spokojnie czekał w swoim domu na to, jak służby mu wjadą na chatę i go po prostu zatrzymają. Wjechał mu na chatę o bardzo dziwnej porze. 3 rano to jest czas taki, no, w którym się zwykle nie dokonuje tego typu rzeczy. Niektórzy mówią, że ze względu na ciszę nocną, a inni mówią, że ze względu na to, żeby nie płacić funkcjonariuszom dodatkowych pieniędzy za pracę w nocy, a jeszcze inni, że ze względu na to, że funkcjonariusze też mają dom, rodzinę i w nocy chcieliby posłać. Nie wiem dlaczego, ale rzeczywiście przyjęło się, że aresztuje się człowiek albo w dzień, albo o 6 rano. No. Tak się przyjęło. O 3 w nocy do takich naprawdę bardzo, bardzo porządnych gangsterów i bardzo rzadko. Tylko no tutaj takie jakby podkreślenie, że tam Stonoga no jest jakimś wielkim bandziorem, a nie jest. Słuchajcie, nie jest! Nawet gdyby uznać, że pan Stonoga rzeczywiście popełnił to przestępstwo, za które został skazany i że rzeczywiście mu się to należy. To jest tylko rok pozbawiania wolności. Wiecie, rok, no, znam prawdopodobnie większość ludzi takie wyroki dostałoby w zawiasach. No tyle. Przeczytam wam dwa cytaty z tego filmu, który nagrał pan Stonoga, bo on jest półgodzinny.
dwa cytaty, jedno odniesienie, bo nie chcę, żeby za wulgaryzmy, żebym znowu oberwał. Dwa cytaty są takie. Żegnam się z wami, mam wielkie obawy, czy nie zostanę zamordowany w więzieniu. Mam wielkie obawy o niebezpieczeństwo swojej rodziny, ale tak dalej żyć się nie da. To jest jeden cytat. No, dość przerażający, może od razu go skomentuję, no bo pan Stonoga wprost mówi, że mogą go w więzieniu zabić. I teraz tak, no, czy to jest nieprawdopodobne? No, niestety to nie jest nieprawdopodobne, ponieważ o tym będzie w dalszej części tego vloga. O panu Stonodze wprost mówiło wiele ważnych ludzi, że on jest agentem służb. I między innymi mówiono, że ze względu na to nie trafia do tego. Do więzienia. I teraz, jeżeli w końcu trafił do więzienia, to być może właśnie dlatego, żeby go ucieszyć, że za dużo wie, że służby z niego zrezygnowały, albo jeżeli uznamy, że to zatrzymanie jest kwestią polityczną, to nawet mimo tego, że nie był jak żadnym agentem, mógł po prostu za dużo wiedzieć i może chodzić o to, żeby już nie mógł tego powiedzieć. No, czy ja brzmię w tym momencie jak wariat? Pewnie tak, natomiast obejrzyjcie sobie moje vlogi, dwie części są o tak zwanym seryjnym samobójcy. To są vlogi o bardzo dziwnych, niewyjaśnionych w Polsce samobójstwach, które jak się człowiek temu mocniej przyjrzy, to za cholerę nie wyglądają na samobójstwa, a raczej bym powiedział, że w sposób ewidentny chyba nie są, natomiast formalnie są samobójstwem i między innymi miały miejsce w celach. Także to nie byłoby niczym nowym, gdyby niestety panu Stonodze coś się zdarzyło. I że później zostanie to upozorowane na samobójstwo jego rodzinie. Nie wiem, ale przypominam, że w przypadku na przykład Lepera, świętej pamięci pana Lepera, to te samobójstwa zdarzały się też jego współpracownikom, zdaje się między innymi pełnomocnikowi, chyba radcy prawnemu, czy adwokatowi, u którego pan Leper miał zostawić jakieś kwity. Teraz ostatnio coś w telewizji mówiono, że za czasów Lecha Wałęsy UOP był w stanie nawet doprowadzać do wybuchu gazu w blokach, byleby tylko wejść do mieszkania i zabrać stamtąd kwity na Wałęsę. Także ujmę to w ten sposób. Rzeczywistość jest czasem coraz dziwniejsza od fikcji. Pan Stonoga ewidentnie dużo wiedział, ewidentnie był, do dzisiaj dużo wie, ewidentnie dużo wie, ewidentnie jest niebezpieczny dla wielu osób. W związku z tym, tutaj może być nieciekawie. Też się boję o pana Stonogę. Mam nadzieję, że nic mu się nie stanie. Zupełnie szczerze. Mogę mieć do tego człowieka o pewne rzeczy pretensje, natomiast pamiętajcie o tym, co powiedziałem na samym początku. Zauważcie, że pretensje mam chyba tylko o jedną czy dwie rzeczy, a te rzeczy, za które go szanuję, jest ich więcej. Także to nie jest to, że ja mam negatywny stosunek do pana Stonogi, nawet więcej, to powinienem powiedzieć expressive verbis. Mój stosunek do pana Stonogi jest bardziej pozytywny niż negatywny. Ja tu się raczej boję, że w tym vlogu zacznę go bronić, niż że zacznę go atakować, prawda? A gdzieś powinien być ten obiektywizm na zero. Drugi cytat z pana Stonogi. Mam nadzieję, że historia kiedyś oceni to, co zrobiłem dla Polski, to, co zrobiłem dla swoich rodaków, że rodacy docenią to, co dla nich zrobiłem. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia. No też mam nadzieję, że do zobaczenia. Naprawdę mam nadzieję, że tam wszystko będzie w porządku. I teraz tak, wiem, że pan Stonoga ma dużo fanatyków, bym nawet powiedział. Nie fanów, tylko fanatyków, ale wiem, że też ma całą masę różnych hejterów. Do tych hejterów chciałbym się zwrócić. No wy teraz pewnie uważacie, że pan Stonoga to jest taki, śraki, owaki, dziwny typ, jakiś taki wulgarny hejter. Przecież wyzywał naród polski w ogóle na vlogu i tak dalej, pół internetu się z niego za to śmiał. Tak, pewnie tak. Natomiast zważcie, że o Leperze też mówiono całkiem okropne rzeczy, robiono z tego jakiegoś wariata. Jak zaczął mówić o tajnym więzieniu CIA w Polsce, to robiono wręcz z niego jakiegoś świra, nie? I co, miał rację? Było tajne więzienie CIA w Polsce? Było? Było! No i teraz jest pytanie, w ilu jeszcze rzeczach Leper miał rację i dlaczego się okazało, że to jest już chyba coraz bardziej oczywiste, że upozorowano samobójstwo z jego morderstwa.
No właśnie, to jest ciekawe. No i oczywiście pan Stonoga nie byłby sobą, gdyby na samym końcu nie posłał kilka bluzgów w stronę PiSu. No to posłał. Już nie będę tego przytaczał. O co poszło? Dlaczego w ogóle pan Stonoga jest aresztowany? Bo jeszcze gdyby go aresztowali o to, że na przykład znieważył naród polski, albo żeby go aresztowali o te ostatnie akcje, które wyczyniał chociażby tam z Misiewiczem i tak dalej, to jeszcze jakoś bym to zrozumiał. Natomiast słuchajcie, doszło bardzo, bardzo starą sprawę, która zaczęła się jeszcze w pierwszej dekadzie obecnego tysiąclecia. Sprawa jest bardzo skomplikowana. W związku z tym bardzo ją uproszczę, bo jest to temat na zupełnie oddzielny vlog. Pan Stonoga dostał zarzuty o oszustwo przy sprzedaży Lexusa wartego około 50 tysięcy złotych. Dla tych, którzy nie wiedzą, pan Stonoga miał, czy może nawet do dzisiaj ma, komis samochodowy. W związku z tym to nie było tak, że on poszedł, ukradł tego Lexusa, tylko ktoś mu go, tego Lexusa wstawił do sprzedaży i tam były jakieś rzekome nieprawidłowości, tak? Pan Stonoga chyba ustami swojego pełnomocnika twierdzi, że w 2011 roku został w tej sprawie uniewinniony, a samochód zabrał jeden z jego pracowników. Potem była apelacja prokuratury i w końcu skazanie. I tutaj będzie cytat. Chodzi o rozliczenia z klientem. Częścią tego rozliczenia był samochód. Tamta osoba zawiadomiła prokuratorę. Jakoby w tej sprawie doszło do oszustwa. Proces trwał wiele lat. Pan Stonoga, to jest cytat z jego pełnomocnika. Proces trwał wiele lat. Pan Stonoga był w nim uniewinniony, ale po apelacji prokuratury sąd uchylił wyrok i w końcu prawomocnie skazał mojego klienta na rok więzienia. Tyle, tak? Tutaj ważne, żeby powiedzieć, że informacje, że pan Stonoga ma iść siedzieć, były podawane no, już wiele, wiele razy. Zawsze potem wymiar sprawiedliwości został ośmieszony i to powiedzmy sobie właśnie wprost, bo jeśli mówi się w mediach, że o, tutaj Stonoga, wielki bandyta, pójdzie siedzieć, a Stonoga poszedł siedzieć, tylko że na tarasie w jakimś kraju ciepłym, który nie ma z Polską umowy o ekstradycji, no to jest właśnie ośmieszanie, prawda? Albo sobie zawijał bączki w swoim super drogim i super nowoczesnym samochodzie, co też pokazuje, jak bardzo wydaje mi się ten zarzut tych 50 tysięcy i tak dalej trochę trefny, nie? No to jest trochę tak jak z Wiplerem i tym słynnym iPhone'em, no. Robić wała na iPhone'a w momencie, w którym masz kupę pieniędzy, bo jesteś doradcą podatkowym, który bardzo dobrze zarabia, tak samo tutaj. Stonoga bodajże przekazał prawie 1 000 000 złotych, chyba 900 tysięcy swoich własnych pieniędzy na cele charytatywne i co? 50 tysięcy zahachmęcił, a 900 tysięcy oddał. Kupy się to nie trzyma, nie? No nieważne, że o Stonodze to jest ta właśnie rzecz, którą warto powiedzieć. O nic pana Stonogi nie oskarżam, tylko jak już mówimy dla całości oglądu sytuacji, warto wiedzieć, że o panu Stonodze dość otwarcie mówiło się w pewnych kręgach, że jest po prostu agentem służb, a argumentem było to, że właśnie nie siedzi. Czyli ja tego od razu powiem, ja tego nie wiem, powtarzam to, co mi mówiono, a mówiono mi to tak, że jak może pamiętacie, kiedyś wyraziłem publicznie nadzieję, że uda mi się zrobić wywiad z panem Stonogą i po prostu z nim normalnie porozmawiać. To było chyba wtedy, gdy zaczął się angażować w tą aferę z Misiewiczem, ale to publicznie powiedziałem. I potem odezwało się do mnie kilka osób, w tym m.in. nazwijmy to rangi poselskiej, którzy gdzieś tam twierdzą, że są mi życzliwi, a mam nadzieję, że naprawdę są mi życzliwi, chociaż jak ktoś jest politykiem, bo trzeba uważać, nie, jak to się ładnie mówi, ale mam nadzieję, że naprawdę są mi życzliwi. Oni wprost mi powiedzieli: Krzychu, nie mieszaj się w żadne kontakty ze Stonogą. Stonoga to jest koleś ze służb i właśnie pada argument. Zobacz, ten facet ma tyle wyroków, tyle nakazów na aresztowanie i on nie siedzi. Ewidentnie służby za nim stoją. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda? Nie wiem. Natomiast w momencie, w którym mówi ci to kilkoro posłów z różnych formacji politycznych, czy też byłych posłów, no to powiedziałbym, że nie wiem, czy to jest prawda, że to nie jest prawda, ale panuje na ten temat powszechne przekonanie, tak?
I być może pan Stonoga na przykład trafił do pierdla, za przeproszeniem, bo to niezależnie czy był, czy nie był, to mógł trafić do pierdla, żeby to powszechne przekonanie zostało usunięte. No bo skoro powszechne przekonanie panowało ze względu na to, że powinien trafić, a nie trafił, no to żeby to powszechne przekonanie usunąć, wystarczy go zamknąć. No bardzo możliwe, że tak było, no bo PiS chciał się jak najbardziej od tego wszystkiego odciąć, a może te służby chciały odciąć, a może cholera wie co to było, jak to się ładnie mówi. I tyle. Moja ocena tego jest mniej więcej taka, że nie wiem, czy pan Stonoga został słusznie skazany, czy niesłusznie skazany. Nie będę komentował wyroku sądu. Chociażby dlatego, że w czasie, gdy te wyroki zapadały, w większości, ja się jeszcze bardzo mocno tym nie interesowałem, nie widziałem tych wyroków. To jest jeszcze w ogóle ciekawa rzecz, bo panu Stonodze powstała cały szereg spiskowych teorii. Między innymi taki, że tych wyroków tak naprawdę nie ma. Że przecież nikt nigdy tych wyroków nie widział, tylko pan Stonoga twierdził, że ma te wyroki, nie? No ja rzeczywiście. Swego czasu próbowałem dotrzeć do niektórych z tych wyroków i jest to bardzo, bardzo trudne. No zakładam, że skoro poszedł siedzieć, to przynajmniej ten jeden wyrok istnieje, a tam rzekomo 50 parę, nie? Za jakieś tam zwyzywanie sędziego czy prokuratora, tego typu rzeczy. Co jest. To znaczy, nie widziałem tego wyroku, nie będę go komentował. Ja powiem tylko tyle, że pan Stonoga musiałby być niespełna rozumu, żeby będąc tak bogatą osobą robić jakieś malwersacje na, z jego punktu widzenia, tak małe kwoty, chociaż wszystko jest możliwe. Tyle. Wiem jedno, że jeśli był niewinny, to wyrok powinien, to po prostu powinien dostać wyrok uniewinniający, a jeśli był winny, to niestety powinien ponieść konsekwencje. To jest bardzo ważna rzecz. Ten stan rzeczy, jaki był, był niekorzystny z punktu widzenia społecznego, bo to mieliśmy człowieka, o którym wprost mówiono się, że jest winny, a nie ponosi za tą winę kary. I w tym momencie ludzie mogli myśleć, dobra, to my też możemy robić złe rzeczy i też nie poniesiemy za to kary. Teraz bardzo ważne jest, co chcę powiedzieć. Nie przesądzam o winie czy niewinności pana Stonogi. Natomiast uważam, że jeżeli był niewinny, to należało mu się jak psu Buda oczyszczenie jego dobrego imienia i uniewinnienie go. Natomiast jeśli nie był niewinny, to powinien ponieść konsekwencje, chociażby dlatego, żeby nie było naśladowców, prawda? Stan, gdy ktokolwiek, niekoniecznie pan Stonoga, ale naprawdę ktokolwiek, jest oficjalnie uznawany za winnego, a jednocześnie w sposób widoczny nie ponosi konsekwencji, jest po prostu potwornie demoralizujący społecznie. Ludzie myślą, że wolno im łamać prawo, bo nie ma za to konsekwencji. I teraz, co jest bardzo ważne, oprócz stanu, gdy ktoś ma prawomocny wyrok, równie niekorzystne społeczne jest takie powszechne przekonanie społeczne, że ktoś zrobił coś złego i się w ogóle w tej sprawie nic nie dzieje. I tutaj, żeby być obiektywnym, przygotowałem sobie kilka takich kwestii wielu formacji politycznych, niektóre jedna nawet twierdząca, że nie jest formacją polityczną. A propos pewnych rzeczy, które w opinii publicznej jakby funkcjonują, że ktoś zrobił coś źle, coś nieprawidłowo i nigdy to nie zostało wyjaśnione i nie ma z tego tytułu żadnych konsekwencji na razie. Na przykład PiS ostatnio na tak zwanym Marszu Wolności, ja to nazywam marszem politycznym Platformy Obywatelskiej, nawet Kijowski już się o to wkurzył, marszem agresji i nienawiści, który został nazwany Marszem Wolności. No ale cóż, no żyjemy w kraju, w którym organizacja hejterska walczy z hejtem. Masakra, nie? No to na tym przecież, no to tam mi zarzucono, że jestem pisiorem. No to a propos tego, jak bardzo nie jestem pisiorem, zaczniemy od nieprawidłowości w PiSie. A tam ta nieprawidłowość nazywa się Misiewicz. I przy panu Misiewiczu była cała masa różnych nieprawidłowości, prawda? Czy zostało z tego wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje? Nie. Prawda? Dalej, skoro jesteśmy już przy panu Stonodze, to przyjrzyjmy się bliżej pewnej balance pana Misiewicza w pewnym klubie, na którym pojawił się pewien młody chłopiec, który najpierw w pewnej stacji telewizyjnej się cieszył, że spotkał pana Misiewicza, a potem u pana Stonogi rzucał bardzo poważne oskarżenia i wręcz sugerował, że pan Misiewicz naganiał młodych chłopców do łóżka panu prezesowi Kaczyńskiemu i że w zamian za to pan Misiewicz mu proponował wręcz posady rządowe, nie? Bardzo poważne oskarżenia.
Czemu to nie zostało w żaden sposób wyjaśnione? Czemu, jeżeli się okazuje, że jeżeli ten chłopiec mówił nieprawdę, albo jeśli się okazało, że ten chłopiec jest chory umysłowo i on konfabuluje, no to w tym momencie trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec tego chłopca. Nie mówię, żeby go wsadzić do pierdla, jeśli jest chory umysłowo, ale chociażby takie, żeby go poddać leczeniu i dla jego własnego dobra, prawda? Bo człowiek chory potrzebuje być leczony, a jeżeli pan Stonoga wiedział, że ten człowiek mówi nieprawdę i mimo to ją wyemitował, to wobec pana Stonogi. No właśnie, bo jeśli to jest, jeśli tego się nie robi, to w opinii publicznej pozostaje takie wrażenie, że może jednak było coś na rzeczy. I to bardzo szkodzi Prawu i Sprawiedliwości. Więc dlaczego oni tego nie robią? Druga rzecz. Dlaczego do dzisiaj nie zostały wyciągnięte żadne realne konsekwencje względem pana Kijowskiego? Już nawet nie mówię o te alimenty, ale o tą aferę fakturową. Prawda? Nic, cisza. Dalej, formacja Kukiz 15 i posłanka Zwiercan i głosowanie na dwie ręce. Tak, zdaję sobie sprawę, że pani posłanka Zwiercan, zdaje się, została wywalona na zbity pysk z Kukiz 15, ale w chwili popełniania czynu zdaje się, że była ich posłanką. W związku z tym to obciąża obóz Kukiz 15. No właśnie, dlaczego? I tutaj znowu powstają spiskowe teorie, że teraz pani posłanka Zwiercan ma jakby postępowanie w zawieszeniu, bo to wszystko zależy od Prawa i Sprawiedliwości. I w związku z tym oni nic jej nie robią, żeby mieć faktycznie jednego posła więcej, takiego bardzo karnego, kto będzie robił wszystko, co chcą, bo nie chce pójść. No właśnie, dlaczego to nie zostało? Dalej, Platforma Obywatelska i afera podsłuchowa, czy też tak zwana inna afera taśmowa. Dlaczego kobieta, która mówiła, że jeżeli ktoś pracuje za 6 tysięcy złotych, to jest albo debilem, czy idiotą, albo złodziejem? Dlaczego ona w tej chwili siedzi na wysokim stanowisku w Unii Europejskiej, a nie gdzie indziej? Dlaczego nie sprawdzono jej ilorazu inteligencji? Bo zdaje się, że ona również kiedyś pracowała za 6 tysięcy. Więc jeżeli ma wysoki iloraz inteligencji, wyciągnijcie wnioski sami, prawda? Dalej, Polskie Stronnictwo Ludowe, ci słynni, których działacz na ten tak zwany Marsz Wolności przyszedł protestować tak ogólnie. I to jeszcze w TVN-ie poszło, rozumiecie? TVN ośmieszył PSL, sądzę, że niechcący, bo po prostu było wejście na żywo. I no wyszło tak, że działacz PSL-u nie miał pojęcia, po co tam w ogóle jest. Ciekawe, bardzo ciekawe. Ale a propos PSL-u, tak zwane niespodziewane, niedobre wyniki w ostatnich wyborach samorządowych, w których wprost mówiło się, że doszło do fałszerstw wyborczych. Dlaczego to nie zostało wyjaśnione? Słuchajcie, zobaczcie, jakie to jest niefajne z obu stron, bo jeżeli PSL coś tam majdrował, no to chyba powinny zostać wobec nich wyciągnięte konsekwencje, prawda? Natomiast jeśli PSL tam nic nie majdrował, to chyba należy im się oczyszczenie dobrego imienia, a tak to wszyscy myślą, że majdrował, tylko że uniknął kary. No właśnie, i to jest takie przyzwolenie na łamanie prawa, bo później siedzi sobie taki jeden miś z drugim misiem, dobra, w tym wypadku może nie miś, bo się z misiewiczem kojarzy, to dobra, taki ryś, jeden ryś z drugim rysie. Kurde, teraz znowu z Petru. Taki Kuba, o! Taki jeden Kuba jest drugim Kubą i myślę sobie tak, kurde, ci w telewizorze to wiecznie robią jakieś rzeczy nie tak, popełniają przestępstwa i nie spotyka ich za to żadna konsekwencja. W związku z tym idą sobie jeden Kuba z drugim Kubą, zapierdzielą sobie kilka zgrzewek browaru, no i już konsekwencje za to są. I to jest bardzo nie w porządku. Tyle, moi kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie. Zachęcam do przeczytania opisu. Niestety musiałem się przełamać i umożliwić wsparcie, niestety finansowe, ze strony moich widzów, gdyż ze względu na niewygodne tematy, jakie tutaj poruszam, praktycznie nie mam monetyzacji na kanale wideoprezentacji. W związku z tym ten kanał w tej chwili zarabia mniej więcej 5% tego, co zarabiał w marcu. Są to już takie kwestie, że już powoli na bułkę przestaje starczać. Więc niestety, żeby dalej mógł robić to, co robi, musiałem się zdecydować na coś, czego nie robiłem przez 2 lata, mimo tego, że mnie wielu ludzi bardzo mocno do tego zachęcało, na zasadzie, że mógłbyś zarobić więcej. No teraz to już nie jest kwestia zarobić więcej, teraz to już jest kwestia tego być albo nie być, bo albo kasa stąd, albo trzeba iść się robić gdzie indziej, różne inne rzeczy, nie da się robić 2 rzeczy naraz. Tyle, moi kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa!